To nie jest czas, moment na spekulacje. Przepraszam, ale nie. Z Grzegorzem Hołdanowiczem rozmawiała Urszula Gwiazda. Jest 10:39. Podkreślam, że nie mamy w tej chwili pełnej listy ofiar katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. Natomiast mamy listę osób, które powinny znajdować się na pokładzie. Tę listę przygotowała Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, która przygotowywała program uroczystości katyńskich. I najważniejsze osoby na tej liście to prezydent Lech Kaczyński razem z żoną Marią Kaczyńską. Ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Jerzy Majdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handzlik. Czyli funkcjonariusze urzędnicy kancelarii prezydenta. Andrzej Kremer, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik. Politycy Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski. Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, biskup Tadeusz Płoski. Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Wszyscy ministrowie są w drodze do Warszawy. Z Trójmiasta wraca tam także marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Mamy w tej chwili połączenie z naszym reporterem Mariuszem Piekarskim, który jest przed kancelarią prezydenta. Mariusz, prosimy cię o szczegóły, które ty zebrałeś tam na miejscu. Przed Pałacem Prezydenckim powoli zbierają się warszawiacy, zjeżdżają się też w takim trybie nagłym, ekspresowym. Co chwila tutaj wjeżdżają samochody, zjeżdżają się po prostu pracownicy kancelarii prezydenta. Ci ludzie, którzy tutaj przychodzą spontanicznie, spoglądają w okna Pałacu Prezydenckiego. Kilka osób ma już ze sobą kwiaty, między innymi kilku młodych mężczyzn z czerwonymi różami. Między innymi są też młode dziewczyny, wszyscy pod parasolami, bo pada w Warszawie deszcz, to dodaje tej sytuacji takiej dodatkowej atmosfery. Wy przyszłyście tutaj natychmiast, jak usłyszałyście o tej tragedii? Byliśmy na festiwalu Łodzią po Wiśle, gdzie prezentowano filmy z łódzkiej szkoły i po prostu dowiedziałyśmy, przyszliśmy na pokaz o 10:00, dowiedziałyśmy się o tej strasznej wiadomości.